Nazywam się Michał Dygas, jestem prezesem firmy budowlanej Madbud. Firmę posiadam od roku czasu. W budownictwie jestem już od 5 lat. Nasza firma zajmuje się stawianiem ścianek gipsowych, podwieszanych sufitu, szpachlowanie, malowanie, gruntowanie, a także kładzenie paneli. Dostaliśmy od firmy Norgips masę szpachlową Finish. Nigdy wcześniej nie miałem z nią do czynienia. Ciekawy jestem, jak prezentuje się na ścianach. Finish w porównaniu do startu powinien być bardziej rzadki, tak? Żeby ją lepiej po prostu rozpracować, tą ostateczną warstwę na ściany, żeby potem łatwiej było docierać daną szpachlę. Bardzo ładnie pracuje. Dobrze wymieszana. Widać efekty. Brak jakichś grudek, brak jakichś śmieci. Bardzo dobrze reaguje z pacą. Powierzchnia wcześniej była przygotowana masą szpachlową startem. Dwa razy była szpachlowana. Sama przyjemność, że tak powiem, jest w pracy. Różne szpachle mu już stosowałem, ale ta naprawdę... Będą z niej ludzie zadowoleni, myślę. Ja mówię, w sumie robię, nakładam ją pierwszy raz, ale widzę różnicę, tak? Na samym początku takiemu amatorowi, no to raczej bym starał się nakładać w mniejszych ilościach, w mniejszych kawałkach, żeby po prostu starać się, żeby ściana wyglądała, że tak powiem, równo, tak? Żeby jak już będzie efekt końcowy, żeby było jak najmniej docierania, prawda? Ale mówię, z biegiem czasu po prostu sama już ręka, jak już się swoją jakąś metodę, tak jak na przykład tą, którą ja teraz prezentuję, myślę, że to z biegiem czasu zaprocentuje i robi się, że tak powiem, mówię to wszystko w ciemność z automatu, tak? W zależności od tego, jak, właśnie tak jak mówimy, jak są nierówne ściany, jak są jakieś i małe ubytki i w miarę ściana jest równa, można też i stosować gotową, czyli tak jak właśnie tutaj ja ją używam, finish, tak? A ta masa przede wszystkim też jest wydajna, tak? Spory czas przecież mówię już jest w wiaderku i tak samo mówię, taka jak była rzadka, do rozprowadzenia taka jest. Przyjemnie się nakłada. Generalnie jestem, mówię, zadowolony z tej szpachli. Rozprowadzało się, jak mówię, jak masełko. Gładka, dobrze współpracowała z narzędziami, nie zostawiała przede wszystkim jakichś grudek, niedoskonałości. Myślę, że produkt godny polecenia i jeśli będę miał tylko taką możliwość, mówię, współpracować z nim, to jak najbardziej jestem za i będę z tego korzystał. Minęła godzina od czasu położenia, finiszu. A jak widzę, w większości miejsc ściana praktycznie już jest gotowa do siwania. Już w większości przypadków, tak jak widać, większa część jest już wyschła, że tak powiem, tak? I będzie można przystąpić do dalszej części, czyli do szlifowania